Astygmatyzm jest wadą wzroku, która zwykle opisywana jest w dioptriach. Na przykład dwie dioptrie przy 20 stopniach. Oznacza to, że mamy wadę wzroku dwie dioptrie zlokalizowaną w osi 20 stopni. I taki astygmatyzm doprowadza do nieostrego widzenia zarówno do dali, jak i do bliży. I zwykle widzimy obok danego obiektu, na przykład jak patrzymy się na literę A, i wtedy w takim wypadku, mając astygmatyzm, widzimy literę A i obok tej litery A widzimy cień tej litery. Im większy astygmatyzm, tym większy jest ten cień, czyli też litera jest rozmazana. W jaki sposób możemy skorygować astygmatyzm? Możemy astygmatyzm skorygować, nosząc okulary z taką korekcją. Możemy skorygować astygmatyzm, nosząc soczewki kontaktowe. Możemy wykonać laserową korekcję wzroku różnymi metodami. Możemy wszczepić tak samo soczewki Fakiny lub astygmatyzm można też skorygować u pacjentów, którzy mają zaćmę lub u których wykonujemy refrakcyjną wymianę soczewki, tak samo używając implantów, które korygują astygmatyzm, oczywiście odpowiednio dopasowany do rogówki pacjenta. Inną metodą, też bardzo nowoczesną, jest na przykład, jeżeli wykonujemy operację zaćmy lub refrakcyjnej wymiany soczewki, korekcję astygmatyzmu możemy wykonać na rogówce, używając pewnych nacięć, tak zwanych LRE, czyli Limbal Relaxing Incisions. To też jest jeszcze inna forma korekcji astygmatyzmu. Także jak widzą Państwo, mamy wiele możliwości korekcji astygmatyzmu. Wszystko zależy od wartości astygmatyzmu, wszystko zależy od wartości dioptrii sferycznych astygmatyzmu, od wieku pacjenta i jaki mamy w ogóle zamiar. Czasami dobrowolnie zostawiamy małe wartości astygmatyzmu, aby polepszyć pacjentowi lepsze widzenie do bliży, ale to już jest albo przy staczu wzroczności, albo przy operacji zaćmy.